Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. 8 dzień lipca. Kasia Prałat-Idzik w radiowym studiu. Bartosz jest Kopiński też. Leszek, wspaniały dzień dobry. Dzień dobry drodzy słuchacze i słuchaczki. Temat dla reportera przy piątku. Ja wierzę dzisiaj, że telefonów odbierzemy całe multum. Ja coś czuję, że się rozpęta burza. Co ty gadasz? No, z telefonami. Tak, na temat drzwi, które pozostaną zamknięte. Już się rozpętała w komentarzach. Tak, zauważyłem właśnie. Jak to wirus tyłem nie może wejść, ale przedem wejdzie. Tak, no są to niektóre komentarze, które się pojawiają i to się właśnie tak... Tak się dzieje, ale tak się dzieje. Szybką odpowiedź ze starostwa w Polkowicach co do progu w Bieńkowie. Myślę, że mieszkanka i mieszkańcy pozostali w tej miejscowości nie są do końca usatysfakcjonowani z tej odpowiedzi, no ale cóż, no, taką otrzymaliśmy odpowiedź. Natomiast troszkę mnie osobiście dziwi argumentacja, że na przykład jest to droga zbiorcza, z której korzystają pojazdy komunikacji zbiorowej. Okej. W Głogowie też korzystają autobusy i stawia się progi wyspowe. To dlaczego tam nie można postawić wyspowego? No ale odpowiedź mamy taką, jaką mamy i to w artykule na miedziowe.pl, czy doczekają się progu zwalniającego. Wszystko wskazuje na to, że z odpowiedzi ze starostwa wynika, że nie doczekają się. Tak, a teraz drodzy słuchacze, czekamy na wasze telefony. My chcemy się doczekać. 726 114 114. Czekamy na konkretne telefony. O, i pojawił się. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie, wie panie Leszku, tak. Kiedyś dzwoniłam, że naprzeciw Brykomarsze, a jak się kończy to boisko, to jest ulica Jagiellońska, no nie wiem, jak Intermarsze od targu. Jest na prost. I jest boisko sportowe i ono się kończy. I jest ścieżka rowerowa i jest normalnie. I tutaj naprzeciw tego boiska, jak boisko się kończy, przechodzą ludzie, no i wczoraj to kilka osób, nawet i z dziećmi, z wózkami, prosto do Intermarsze. Już nie idą do pasów, no tak. Tylko tam jest ta luka taka. Tak, ja w Żywopłocie. Mówiłam, żeby to może jakiś łańcuch? Łańcuch albo barierki, tylko pytanie, czy to coś da? No, na pewno więcej. Przez barierkę z dziećmi nie będą przeskakiwać, bo wie pan, to jest niebezpiecznie, bo do świateł jeszcze trochę jest. Tak. No szczególnie, że tam są cztery pasy ruchu, no nie ukrywajmy tego, to jest w ogóle miejsce, w którym nie wiem dlaczego ludzie w ogóle przechodzą. To jest dziwne, że są tacy odważni. Ale są, tak, zdarzają jeszcze się. Jeszcze z dziećmi tacy. To już w ogóle. No. Tak, i z wózkami nawet matki młode. No, także. My przekażemy sugestie naszej słuchaczki władzom miasta, natomiast tu apel też do tych, którzy w ten niedozwolony sposób przekraczają i tak jak tu Bartku powiedziałeś, w obie strony po dwa pasy ruchu, no to trzeba być mocno nieodpowiedzialnym, szczególnie niewiele brakuje do tego, żeby doszło do tragedii. Wystarczy, że ktoś, nie wiem, będzie przebiegał i się potknie. Myśli, że zdąży, a nie zdąży. I potem będzie jęk i lament, że doszło do wypadku. A doszło do wypadku, bowiem droga została przekraczana w miejscu niedozwolonym. Przypomnę jeszcze, że tam jest podwójna ciągła. Także to, drodzy słuchacze, to podwójnie łamie się tam wtedy przepisy. Nie dość, że w niedozwolonym miejscu, to jeszcze podwójną ciągłą się przekracza. Tak naprawdę do przejścia dla pieszych przy targu i do przejścia dla pieszych sygnalizacją świetlną jest naprawdę, no nie ile, no 100 metrów. No na przykład. 100 metrów tam jest. Nie więcej, na pewno. Także no, wystarczy naprawdę chwilkę tylko przejść. Zresztą z jednej i z drugiej strony chyba jest. No tam w drugą stronę, gdzie nie ma świateł, jest troszkę dalej. Tam może 150-200 metrów, ale w tą stronę tutaj jest 100 metrów na pewno do świateł. Ale po co ryzykować? No, pytaj się tych, którzy tam przechodzą. No bardzo dziękujemy za ten telefon, my się tutaj przypomnimy, no bo tam faktycznie jest taka wyrwa w krzakach.
Albo, ale ta wyrwa nie jest po to, żeby tam pasy były. Albo dosadzić żywopłotu. No ale zanim żywopłot urośnie, to trochę minie. Można taki większy kupić. Można, owszem, można, natomiast żeby to ładnie wyglądało, to trochę trzeba będzie poczekać, a ja się boję, że jak ten żywopłot będzie taki świeży, to też tam będą chodzić, wiesz? Tak. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Radio LK? Tak, słuchamy. Proszę pana, wczoraj były pretensje, że Park Słowiański jest nieposprzątany. Ja chciałam zgłosić, że wczoraj panie dwie posprzątały bardzo ładnie park. Tak jest. I należą im się kwiaty i motyle. Tak jest. I ja się przyłączam się do tego, bo byłem wczoraj w Parku Słowiańskim i było wysprzątane, więc nie wiem, dlaczego nasza słuchaczka mówi, że tam jest brzydko. Może faktycznie o takich godzinach chodzi, gdzie jeszcze nie sprzątają, no bo jak ktoś w nocy sobie zrobił imprezę, zostawił puszki, butelki i tak dalej, a nasza słuchaczka o godzinie 6 jest na spacerze, no to raczej wątpię, żeby ktoś już to tak szybko posprzątał. A kwiaty i motyle jak najbardziej się należą, bo park przy ulicy Słowiańskiej wygląda, w sensie Park Słowiański przy ulicy Sikorskiego wygląda prześlicznie. Ja nawet zdjęć wczoraj nie robiłem, bo stwierdziłem, że jak Park Słowiański wygląda, to każdy już chyba wie, a po co robić zdjęcia posprzątanego parku. No? Dokładnie. Ja powiem wam szczerze, że jak widzę służby miejskie, znaczy to chyba w ramach prac interwencyjnych, szczególnie w upale, jak te panie i panowie też na kolanach, gdzieś tam z kostki, tu ostatnio widziałem takie prace na starówce i ten mech i te chwasty wyrywają, rzeźbią, żeby to wszystko ładnie wyglądało, to te kwiaty i motyle jak najbardziej są zasadne. A teraz, drodzy słuchacze, czekamy na kolejne być może kwiaty i motyle, albo na kolejny temat w temacie dla reportera. 9:22 na zegarku, 726-114-114. Czekamy na telefony z całego Zagłębia Miedziowego, czy to Lubin, czy to Głogów, czy to Polkowice, czy to każda inna miejscowość. To, że Iwony Mierzwiak dzisiaj z nami nie ma na łączach, to nie znaczy, że tematów z Lubina, czy Polkowic, czy tamtych rejonów nie możecie nam oczywiście przekazywać, bo my oczywiście to zanotujemy Iwonie. Przekażemy, ona w tej chwili jest w terenie i szykuje dla was kolejne informacje i na miedziowe.pl i oczywiście do serwisów radiowych. Dzwońcie śmiało, 726-114-114, numer telefonu do waszej dyspozycji w piątkowym, przedweekendowym wydaniu tematu dla reportera. No właśnie, bo jutro już nie będziecie mogli dzwonić, a dopiero będziecie mogli zadzwonić, drodzy słuchacze, w poniedziałek. To co? To gramy chyba. No tak, tylko tak ostatni komentarz jeszcze przeczytam z tych drzwi. W sklepach i innych miejscach zlikwidowano te durnowate ścianki z pleksji, a w starostwie nadal obsługuje się ludzi w przedsionku przy głównym wejściu. Czyli kolejny głos w dyskusji. Komentarzowy. Jeśli chodzi o starostwo powiatowe. No ciekawy jestem, czy tam coś zlikwidują, czy faktycznie będą szli w zaparte i zostaną przy tym, co jest. Jednym słowem, temat jest ruszony i to bardzo mocno, w sensie komentowany, drzwi pozostaną zamknięte. To oczywiście temat, który pojawił się w temacie dla reportera, bo nasz słuchacz zadzwonił i powiedział, że zapytał w sumie, dlaczego te drzwi od strony parkingu są zamknięte. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wie pan, co ja dzwoniłem z miesiąc temu do was. W sprawie skrzyżowania w Serbach, skrzyżowania ulic Wodna z Kwiatową, tam jest skrzyżowanie równorzędne, a rosną te krzaki i tak dalej, i nic nie widać z prawej strony. To prawda. Jak się jedzie od strony... Pan tam sugerował zmianę organizacji ruchu, z tego co pamiętam. Takie sugestie przekazaliśmy, ale odpowiedzi jeszcze nie mamy. Czy coś się w tym temacie będzie robione. Natomiast wiem, że interweniowała dzielnicowa w sprawie tych aut tam poparkowanych na Kwiatowej, że ciężko było przejechać. Myślę, że troszkę sytuacja się poprawiła, może nie do końca, ale jest odrobinkę lepiej. Natomiast co do zmiany organizacji ruchu, to nie mamy informacji. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. No tam faktycznie ostatnio też jechałem rowerem od strony lasu, w stronę już jakby Głogowa. No to te krzaki tam faktycznie takie dość... Krzaki, jeszcze tam jakieś składowane takie elementy ogrodnicze, no, są takie, że utrudniają widoczność. Na przykład przy wyjeździe z Kwiatowej na Wodną, czyli patrząc w prawo w kierunku Wodnej i PWiK tam dalej tą drogą, no to
kiepsko z widocznością. 726-114-114 to jest numer do nas i pod ten numer jeszcze możecie dzwonić i my czekamy na kolejne tematy. Większość tematów zostało poruszonych już, drodzy słuchacze. Wiem, że się przypominacie, bardzo dobrze, że się przypominacie, to znak, że pilnujecie, czy wasz temat został już jakoś poruszony. Natomiast no, czasami trzeba na niektóre poczekać troszkę dłużej. I na odpowiedzi, i na to, żeby się odpowiednie organy ustosunkowały do zapytania. Więc troszkę cierpliwości też, jeżeli możecie. Ale od czasu do czasu, tak, przypominajcie się, nie ma problemu. 726-114-114, nikt nie dzwoni znowu, no. No to, to może nie, na przerwę reklamową za szybko. Za szybko. Natomiast, no tak jak mówimy, przypominacie się, a my też potem się sami też przypominamy, bo nieraz oczywiście oprócz tego, że tematy mamy tu w plikach ponotowane, no to też nieraz nam coś umyka. Ale poczekajcie, bo coś mi się przypomniało. Co ci się przypomniało? Przypomniało mi się, że mam odpowiedź, tylko muszę wejść na pocztę. A, odpowiedź. Bo nie wiem, czy dobrze pamiętacie, że słuchacz dzwonił w sprawie... Poczekaj, odbierzemy telefon. Dobra. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Halo? Tak, słuchamy. Mam taką sprawę. Mamy bulwar, co nie? Mamy. I są na bulwarze takie trzy trampoliny dla dzieci. To jest nieczynne. Czy to będzie demontowane i wyrzucone, jak ten komin zburzone? Bo widzę, że to już 2-3 tygodnie jest nieczynne. Będzie naprawione w ramach prac gwarancyjnych. No to wie pan, no ale te dzieci nie mają się gdzie bawić. Raz, że tego placu zabaw dla dzieci tam nie ma. Tam jest tylko pijalnia, piwa, alkoholu i mogą psy sobie biegać. To jest cały bulwar, wie pan? Mm-hmm. No i to jest taki bulwar piękny dla psów i dla tych, którzy sobie mogą popiwkować na ławkach, pośmiecić, bo kosze są zawsze prawie pełne, a dla dzieci to nie ma nic. Pustynia po prostu. Wie pan, co to jest pustynia? No, domyślamy się, jak wygląda pustynia, no, że jest pusta. No i co? No i tyle. Tamtej strony, od strony, jakby powiedzieć, zachodniej jest ładna trawa, która nie rośnie. Tam mógł być jakiś plac zabaw dla dzieci, że jakaś ustawka, coś takiego. No kurczę, molek, żeby zrobić za tyle milionów złotych, a dla dzieci nic nie zrobić, to tylko dla psy są ważne, bardzo dobrze, ja to rozumiem, no ale one sobie biegają, ganiają za piłkami, a dzieci gdzie mają biegać? Gdzie? No to zapytamy, kiedy trampoliny będą naprawione. No i zobaczymy, no bo chyba po wakacjach, co nie? Jak śnieg spadnie. No miejmy nadzieję, dobra, że zdecydowanie że szybciej. Zobaczymy. No, niech ten wiceprezydent weźmie za robotę ten łysy, a nie wreszcie tylko będzie łaził tyle, a poszedłby tam zobaczył, że to jest tam nic warte. No. Myślę, że nie raz już tam pan prezydent był. Dobrze, tak, dziękujemy serdecznie za to zgłoszenie, a ja wracam do interwencji z Bądzowa, bowiem słuchacz zgłaszał uszkodzone, no mówiąc wprost, zbite lustro drogowe i z Urzędu Gminy Jerzbanowa mamy odpowiedź, że nowe będzie niebawem zamontowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, jeśli tylko nowe po prostu dotrze do teraz Urzędu Gminy. Dotarł do nas kolejny słuchacz z telefonem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, jakiś czas temu tam były takie telefony na temat Długosza od strony Morcinka, na tym krótkim odcinku Długosza, Morcinka Chopina. Mhm. Tam dziury były i coś takiego. Tak. No i co? I robią generalny remont całej ulicy tej. O proszę. No, widzę przebudowa chodników. Nie wiem, czy to była państwa interwencja, czy coś. No, ale miło. Ale w tej chwili trwa na Długosza taka inwestycja? Tak. Jest zerwany cały chodnik, jeden, drugi. Mhm. Na tej krótkiej uliczce, tutaj wie pan, między Morcinka a Chopina. Chopina, tak jest. No, czy czekamy na efekt? Nie, chyba poczekamy na efekt, co? Ale tylko chodniki, czy nawierzchnię jezdni też robią? No nie wiem, może nawierzchnię zrobią tak samo jak z Naszyńskiego potem, nie? Także trudno powiedzieć. Ale chodniki są zerwane, zobaczymy. Dobra. No to fajnie, dobrze. To dziękujemy za cynk, za informację. Czyli ulica Daszyńskiego w robocie. Długosza, przepraszam. Ale Daszyńskiego też było w robocie. Też na D. Czyli mamy już tutaj prace rozpoczęte, no to czekamy na efekt końcowy, a później proszę zadzwonić i powiedzieć, że kwiaty i motyle się należą, bo na przykład jeszcze drogę zrobili, machnęli przy okazji. No to w ogóle byłoby przepięknie. Odcinek od Chopina do Morcinka. Taka mała, wąska uliczka. A tyle problemów jest wykonywana. Ale już jest robiona, także bardzo dobrze. Godzina 9:30 już blisko na naszym zegarku. Jeszcze chwila i zrobimy krótką przerwę reklamową, ale być może ktoś jeszcze się do nas dodzwoni. No i właśnie dzwoni telefon, więc odbieramy. Dzień dobry.
Halo? Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, słuchamy, słuchamy. Już chwileczkę tylko wyłączę. O, wyłączyłem radio, żeby nie robiły zakłóceń. Super jest teraz. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat właśnie tego bulwaru. Pan dzisiaj, który dzwonił odnośnie bulwaru, przypomniał mi mój telefon do was. Rozmawialiśmy właśnie na temat piesków na bulwarze. I proponowałem, żeby zrobić na tym bulwarze, właśnie na tym trawniku, ogrodzenie dla piesków. O co chodzi? Chodzi o to, że jak fakt, że dla dzieci tam nie ma miejsca do zabawy, ale też nawet dla uprawiania sportu, to jak ja lubię sobie często pobiegać, wie pan, no, średnia jest przyjemność, jak biegnę, a za mną do nogi leci piesek. No tak. Do gryzienia. I zgodnie zresztą z naszym prawem psy nie mogą luźno latać. Mogą, jeśli mają kaganiec. W ogrodzeniu, tak. Ale tam ogrodzenia nie ma. Tam jest po prostu otwarty teren i psy tam, właściciele nie powinni puszczać psów, a to robią. Więc może jak już będą robić zabaw dla dzieci, może jednak niech się pochylą dla tym ogrodzenia dla piesków, żeby sobie pieski tam ganiały. Tak, koło cerkwi jest fajny plac dla piesków. Dlaczego tam nie można zrobić? No i przy okazji też rozmawialiśmy na temat siłowni tam. Też by się przydała fajna siłownia taka na wodę. Wie pan co, to ja mam taką propozycję do pana. Tak. Bo teraz rusza budżet obywatelski. Już ruszył. Ruszył. To może zebrać 10 podpisów, złożyć wniosek, może się okazać, że przejdzie. Koszt niewielki tak naprawdę, czy ogrodzenia albo takiego terenu, czy zbudowania siłowni. Myślę, że w 200 tysiącach to by się zmieściło. Tylko od razu sugeruję jedną rzecz. Nie wiem, czy zgodę na takie rzeczy wyda konserwator zabytków, bo ten teren jest właśnie objęty właśnie. Okej, okay, to ja rozumiem, że ewentualnie budowa siłowni może tam zakłócać sam wygląd starego miasta, ale ogrodzenie dla plac dla piesków, to myślę, że to jest w gestii władz miasta i to zrobić po prostu. To jest raptem, to nie są duże koszty, tak, takie ogrodzenie zrobić. I myślę, że tutaj władze miasta mogłyby się już pochylić nad tą sprawą. Inna rzecz też dla naszej policji, żeby od czasu do czasu podjechał patrol i skontrolował ludzi, którzy puszczają psy luzem. Mm. To jest już prawo, to jest egzekwowanie prawa, więc tutaj może też nasza policja jak słucha, to taka interwencja taka też może by się przydała. Dobrze, to mamy w takim razie ten temat zgłoszony, ale naprawdę polecam też, jakby pan miał ochotę, albo może któryś z słuchaczy słyszy, podłapał pomysł naszego drugiego słuchacza i stwierdzi, a w sumie czemu nie napisać takiego wniosku? Napisać wniosek, zebrać 10 podpisów i już złożyć. Może się faktycznie ogrodzenie pojawi, bo ja przypomnę, że na Starym Mieście są miejsca, gdzie ogrodzenie jest i nawet straszy. A konserwator zabytków jakoś do tego nic nie ma, także... Poczekamy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że faktycznie ktoś z takim wnioskiem w cudzysłowie wyskoczy, złoży taki wniosek, no i być może taki plac powstanie, o którym nasz słuchacz tutaj powiedział. Bardzo dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy i czekamy na kolejne telefony, ale najpierw zrobimy chyba krótką przerwę reklamową. Tak jest. No i tak, drodzy słuchacze, wracamy po krótkiej przerwie reklamowej z tematem dla reportera. Jeszcze przez najbliższe 9 minut możecie do nas dzwonić. 726 114 114 i odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry. Słucham. Proszę pana, bo ja już w tej sprawie to już 4 razy już tam do was dzwoniłem. To chodzi, że jak z Przylasia się wyjeżdża w stronę Osieka i tam do lasu za działkami i tam, co mówiłem, że tyle tych worków jest tam teraz porozrywane, tych śmieci, tyle tam jest, to objechać tym tylko w koło, jak się do Osieka jedzie za działkami, skręcić w lewo i tam już nikt nie zabłądzi tą drogą i tam jest chyba ze 30 tych worków. Teraz porozrywane to wszystko, śmieci, puszek, wszystkiego tam. No. Ja wiemy doskonale o tym temacie. Ten temat był zgłaszany i w takim razie przypomnimy jeszcze Iwonie, żeby jeszcze raz zgłosiła ten temat, bo my się cały czas zastanawiamy, dlaczego te worki nadal nie zostały uprzątnięte. Także no, zgłosimy jeszcze raz, bo ten temat był na pewno zgłaszany. To zresztą chyba 3-krotnie już, a teraz będzie 4-krotnie tak zgłoszony, bo nasz słuchacz też 4-ty raz się przypomina. Przekażemy Iwonie ten głos.
będziemy interweniować po prostu. Zobaczymy, dziękujemy czy bardzo. To coś przyniesie. Dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy. No i miejmy nadzieję, że te worki niebawem znikną, ale tak jak, teraz jak są porozrywane, to zaraz pojawią się następne, bo trzeba posprzątać to, co jest porozrywane i zaraz znowu trzeba będzie pewnie czekać, aż worki zabiorą. 726-114-114. Wy teraz jesteście potrzebni, drodzy słuchacze. Jeszcze przez 8 minut. Potrzebni jesteście, bo to wy tworzycie temat dla reportera i to na wasze telefony czekamy do 9.45 od poniedziałku do piątku, a że mamy piątek, 8 dzień lipca, to ostatni temat dla reportera w tym tygodniu. Zatem jeżeli ktoś jeszcze miałby jakąś sprawę, to proszę dzwonić. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja proszę pana, tu dzwonię w takiej sprawie tu na ulicy Końcowej. Tak. Jakiś czas temu firma jakaś tam, nie wiem, Figofago ciągła przewody chyba do internetu, te światłowody czy jak. Mm-hmm. I to były dosyć nisko, oni wisiały, teraz poszły jakieś tam maszyny gdzieś coś i te kable wiszą w jednym miejscu, wiszą wyżej, drugie na ziemi leżą, kurde. Jakoś to się nie ma kto tym zająć. Mm-hmm. No dobrze, dobrze. No. To w takim razie... To zgłosimy. To się spytamy, czemu tak jest. No bo to nie wiadomo, co to za firma była. Ja nie wiem, skąd oni są, kurde. Także w jednym miejscu jest tak, żeby wjechać na pole, to nie ma jak, bo to na tej krzyżówce tak ona wisi metr od ziemi. Dobra, to się będziemy dowiadywać i dopytywać, co to za figofago firma było. Ta. Jak to nasz słuchacz określił. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Drodzy słuchacze, no czasami takie tematy się zdarzają właśnie, szybciutkie, a czasami takie dłuższe. A teraz jaki się pojawi? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam wysłać kwiaty i motyle dla państw fizykoterapeuty z ulicy Kościuszki. Tam chodziłam ostatnio na zabiegi. Bardzo miłe są i bardzo fajnie to robią i chciałam im podziękować za to. Tak, tylko nie wie pani co to... Nie, tylko numer 307. O 307. Wie pani co, tylko takie podziękowania to mogła pani osobiście złożyć, tak. bo kwiaty i motyle w temacie dla reportera to owszem składamy, natomiast za rzeczy, które już zostały wykonane, za tematy, które zostały poruszone na naszej antenie, więc no pozdrawiamy, natomiast no kwiatów i motyli tutaj zagrać no nie możemy, bo no... No bo kwiaty i motyle dedykowane są czym tak. komu innemu, a jak takie usługi są, to nie sądzę, żeby pani skorzystała za darmo. Tak, a poza tym nie oszukujmy się, że jak ktoś robi już takie, w sensie świadczy takie usługi, no to chce robić to pewnie jak najlepiej, więc... Dokładnie. Nie oszukujmy się, że to jest taka ich praca na co dzień, prawda? Tak jest. No, a teraz czekamy może na prawdziwe kwiaty i motyle, takie wiecie, za coś, co już zostało zrobione, może jakaś dziura gdzieś załatana, może jakieś drzewa przycięte, może jeszcze coś innego. Albo jakiś temat, kolejny nowy, zresztą, tak. bo jeszcze 5 minut. Dzisiaj. Z dzisiek? Z dzisiaj. A z dzisiaj, to widzisz, no i to jest właśnie to, człowiek już jest głuchy. Czas już iść na emeryturę. Dobrze, że się nie pomyliłeś, mówiąc głuchy. To jest głupi. O to ci chodziło? 726 114 114. Jeszcze chwila. No to co? No to zagram utwór. No, nie chciałem. O nie zagram utworu. Bardzo dobrze. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słucham. Ja chciałam powiedzieć o wspaniałych schodach na targowisku na Koperniku. Schodząc z placu targowego są dwa zejścia. Schody są katastrofalne. To jest coś okropnego. Albo nie wiem, stanąć, żałuję, że dzisiaj nie zrobiłam zdjęcia tam. One są wyszczerbione, koszmarne, niebezpieczne. Mówi pani tych jest... Mógłby ktoś się zainteresować tym, kto jest odpowiedzialny za targowisko na Koperniku. Targowisko na Saturna, czyli głogowskie obiekty usługowe. Dobrze. Zapytamy, czy planują remont tych schodów? Dziękuję ślicznie, miłego dnia. Również pozdrawiam. Do usłyszenia. Zapytamy. Natomiast czy są plany, to zobaczymy. Tutaj jedna z naszych koleżanek włączyła się w dyskusję odnośnie psów na bulwarze i pisze do nas krótko, prawo jest jedno, pies musi być pod kontrolą opiekuna. To oznacza jak najbardziej prowadzenie psa na smyczy, jeżeli jest to nieusłuchany, nieułożony. Jeżeli jednak pies reaguje na odwołanie i wraca do opiekuna, jak go woła, może chodzić luzem. Niestety także podbiegacze są udręką wszystkich i można tak długo czytać, bo mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Słuchamy. Czy to jest Radio Głogów? Radio Elka Zagłębia Miedziowego, proszę. Słuchamy. Mówić. Proszę pana, ja mam taki temat. Ulica Witosa jest ulicą po prostu w Głogowie, przed halą sportową, przed basenem, jest ulicą zapomnianą. Chciałabym prosić, abyście państwo przypomnieli władzom miasta, że tam mieszkają ludzie i już minęło bardzo, bardzo wiele lat, bo pan prezydent jeszcze Kwaśniewski, gdy był w Głogowie, to dzięki jego wizycie oświetlono naszą tam ulicę w Głogowie Witosa, a teraz ulica nasza jest niezrobiona, chodniki niezrobione, nawierzchnia asfaltowa niezrobiona, po prostu tak jak kiedyś położyli tą pierwszą nawierzchnię, tak teraz jest cały czas byle jak. Dziura się zrobi, przyjadą, klepną trochę asfaltu, łopatami poklepią i jadą dalej. Czy w ogóle mają zamiar tą ulicę zrobić do końca? Czy Biedronce chodniczki zrobione, bo wiadomo, wjazd na parking przy hali sportowej zrobione, a dalej uliczka jest po prostu zablokowana, bo to jest jako ślepa uliczka i nic się tam nie dzieje. Po prostu jeśli już robimy porządki, to może i tą ulicę by wzięli po prostu na tapetę i kiedyś się za nią by władze zmobilizowały i zrobiły. I drugi temat, taki mały temat, na ulicy Moniuszki przy Ośrodku Zdrowia są znaki, które są poprzekręcane. Po prostu znak przy przychodni jest tak na przychodnie, że dotyczy jak to mówią, parkowania, jak jeszcze wiatry były kiedyś tam, jak to pookręcało, tak do tej pory po prostu ja to już ileś czasu temu zgłaszałam. Może też by ktoś się przejechał i zobaczył. A trzecia rzecz, na rondzie, jadąc ulicą Daszyńskiego, jest to takie małe rondo, jak jest tam bar i tak dalej. I tak sobie dookoła objechać, tam jest drzewo takie suche, schylone bardzo na jezdnię. Tak. Po prostu warto by też na to zwrócić uwagę, ponieważ to w dużej wichurze będzie stanowiło naprawdę duże zagrożenie. Dobrze. To tyle na ten temat. Życzę wszystkim miłego dnia. Wzajemnie. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Do widzenia. Również. Do widzenia. No to drzewo ostatnio już zostało zgłoszone przez jednego ze słuchaczy albo słuchaczek, teraz już nie pamiętam, ale było zgłoszone na pewno przy ulicy Daszyńskiego na tym rondzie z Wita Stwosza. Natomiast ulica Witosa też chyba była już zgłaszana, z tego co pamiętam. A może trzeba zaprosić pana prezydenta Dudę teraz, to może wtedy asfalt wyleją. No jak Kwaśniewski było światło, to teraz może drugi prezydent. To jeszcze jeden telefon na koniec. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię z Kamiennej Drogi. Tak. To jest chyba droga krajowa DK12. Tak. Pięknie pani jest zorientowana. Za salonem Renault jest zaraz skręt w lewo, jakby w ulicę Spokojną. Dwie studzienki na samym krzyżówce. Litości. Spać nie idzie, jak tiry jadą. Tak tarabanią po tych zapadniętych studzienkach. Czyli, że klawiszują, jak to mówią eksperci. O matko, okropnie. Koncerty słabe. Aha. Dobra. Zapraszam, żeby sobie tak państwo z autostrad posłuchali, jak jest elegantko w nocy. Przekażemy informacje. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia, do usłyszenia. Zgłosimy to i mamy na szybko też odpowiedź z Urzędu Miasta. Tak jak przypuszczaliśmy, placu zabaw na bulwarze nie będzie, bowiem nie zgodził się na to konserwator zabytków. A jakby zrobić taki plac zabaw w kształcie kamienic? Kombinuj, budżet obywatelski do twojej dyspozycji. Taki plac miniatur. Tak, plac miniatur dla dzieci. Dobrze. Kończymy dzisiejszy temat dla reportera, drodzy słuchacze. Dzięki śliczne, słyszymy się w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.